piosenką. To hasło przewodnie naszego konkursu. Jego adresatami są dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konkurs z założenia ma ze sobą łączyć dwa środki wyrazu artystycznego – plastykę i muzykę. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Basia, jest to druga edycja. No, jeżdżąc na różne konkursy, przeglądy, festiwale, zdaje się, że to ten czas zaaktywizować się i zapraszać Państwa do nas. Cieszymy się, że w tym roku przybyło więcej placówek. Mamy nadzieję, że impreza będzie rozwojowa, że przyniesie uczestnikom satysfakcję w postaci nagród, wyróżnienia, że sam fakt reprezentowania Waszych placówek już jest wyróżnieniem i nagrodą. I tak jak Pani Basia powiedziała, dzięki sponsorom możemy dzisiejszy konkurs przeprowadzić. Pani dyrektor, za Panią widzę bardzo fajny baner. Jesień malowana piosenką, drugi międzyszkolny konkurs plastyczno-muzyczny dla dzieci i młodzieży. No właśnie, ten konkurs przeprowadzany jest w szkole specjalnej. Z czym ten konkurs jest związany? Dla kogo zorganizowany? Kto będzie za moment rywalizował? No i skąd w ogóle pomysł na niego? Pomysł rodził się w nas kilka lat. Tak jak powiedziałam, jest to konkurs dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z placówek kształcenia specjalnego z województwa lubelskiego. W tym roku zaszczyciła nas jeszcze placówka z Siedlec, czyli województwo mazowieckie, więc cieszymy się, że robi się już konkurs międzywojewódzki. W ubiegłym roku 6 placówek, w tym roku 8, więc mam nadzieję, że tendencja będzie wzrastająca. Czemu akurat plastyczno-muzyczny? Ponieważ są to zajęcia, na które dzieci bardzo chętnie uczęszczają i jest to też rodzaj terapii. W związku z tym, że i zajęcia plastyczne i muzyczne są zajęciami jednymi z ciekawszych i uznaliśmy, że należy połączyć obie te formy. Stąd właśnie takie hasło. I w ubiegłym roku był inny rodzaj muzyki, w tym roku inny rodzaj muzyki w zależności od grupy wiekowej, muzyka z filmów dla dzieci i młodzieży. I jak Państwo potem zobaczycie, to ktoś może powiedzieć, że dzieci specjalnej troski nie mają wyobraźni, nie mają talentu. Przeciwnie, wszystko to, co przychodzi im na myśl, co muzyka im pozwoli jakby wyobrazić sobie, to przelewają na papier, przelewają na papier. Prace są zawsze bardzo piękne, nie tylko na tych konkursach, ale na innych, które organizujemy i w szkole i nasi uczniowie uczestniczą w innych placówkach. To myślę, że warto dla uśmiechu, dla satysfakcji, bo też jest to również taka nobilitacja dla rodziców, jeżeli widzą, że ich dziecko coś potrafi, bo często nawet w domu nie wiedzą, jakie możliwości dzieci mają i dopiero jak widzą efekt ich pracy w szkole i poza szkołą, dopiero i są tacy, którzy wtedy może bardziej się skłaniają do współpracy z placówką, bo widzą, że efekty przebywania dzieci i młodzieży w placówce są bardzo widoczne. Dowiedziałem się, że to Państwo są pomysłodawcami tego konkursu. No tak, to też jak powiedzieliśmy, ja uczę plastyki, kolega uczy muzyki, więc postanowiliśmy to trochę połączyć jedno z drugim i tak powstał konkurs muzyczno-plastyczny. Dzieciaki lubią malować, lubią muzykę. W ogóle jak jest na Waszych zajęciach? Co jest najciekawszego? No właśnie u nas w szkole jest to przedmiot muzyka z rytmiką, także nie jest to typowe, nie są to typowe zajęcia tak jak w szkole masowej, gdzie jest rzeczywiście tam historia muzyki i tak dalej. Tutaj głównie to jest... Tak jest, tutaj to jest głównie nauka przez zabawę. Także u nas dzieci, no według mnie przynajmniej, no bardzo, bardzo lubią te zajęcia, bo to mówię, to cały czas w zasadzie jesteśmy w ruchu, śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach. Także, a co do plastyki, to może koleżanka.
Nie, no to jest też jedna z ulubionych aktywności, tak? Dzieci po prostu wyrażają swoją ekspresję bardzo chętnie. Nie tylko w takich sztukach plastycznych, jak dzisiaj mamy akurat pastelę olejną, ale zeszłoroczna edycja była, dzieci wykonywały pracę farbą plakatową. Myślimy też o rzeźbie. Może w przyszłym roku takie konsultacje już troszkę poczyniłam też z kolegami z innych placówek, co oni na to. Natomiast no, rozwijamy się dopiero, ale te techniki, właśnie wszystkie środki takie artystyczne, dzieciaki po prostu kochają. One się realizują, wyrażają swoją ekspresję. Czasami nawet te najbardziej rozrabiające po prostu nam wtedy zamieniają się w anioły. Tak, tak. Kto jest w jury? Kto zasiada w jury? Przewodniczącą jury jest pani Renata Sobczuk, to jest pracownik Bielskiego Centrum Kultury. Drugim jurorem jest nasza dyrekcja, czyli pani Barbara Trochimiuk, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych. Kolejnym członkiem jury jest pani Beata Fiuk, to jest prezes Stowarzyszenia Otwarte Serca, to stowarzyszenie funkcjonuje przy naszej szkole. Oraz czwartym członkiem jury jest pani Krystyna Łukanus, to jest przewodnicząca Rady Rodziców działającej też przy naszej szkole. Nie odbiegliśmy tak od tematu pani zainteresowań, zamiłowań, praca plastyczna jak najbardziej. Dzisiaj w jury konkurs niezwykły, specjalny, dzieci specjalnej troski, ale malują przepięknie. Tak, właściwie to już pan wszystko dosłownie powiedział, ale wyjaśnię sytuację, dlaczego ja tu jestem. Bo zazwyczaj te dzieci, może mało kto wie, ale one bywają u mnie. I na przykład jutro będą też u mnie. Prowadzę dla nich zajęcia plastyczne, także spotykamy się często, bardzo, bardzo od wielu lat. Myślę, że od jakichś 20 co najmniej. Jestem po raz drugi, a jest to drugi konkurs, druga edycja, zapraszona jako do udziału w pracach komisji. Jest to dla mnie bardzo miła sytuacja właśnie, gdy spotykam swoich uczniów, tak jak tutaj przed chwilą, i między innymi też mogę obserwować, jak kilkoro z nich bierze udział w tym konkursie. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo radosne przeżycie. Cieszę się, że tu jestem. Dzieciaki ogólnie fajnie malują, prawda? A tym bardziej, jak jeszcze można słyszeć w tle muzykę. Tak, to na pewno, bo to są takie dwie dziedziny sztuki powiązane ściśle ze sobą i nigdy do końca nie wiadomo, no nie, gdzie ta muzyka się kończy, a gdzie zaczyna się plastyka. Są artyści, którzy właśnie malują tylko i wyłącznie pod wpływem muzyki. Można malować pod wpływem różnych środków, różnych bodźców, prawda? Ale szczególnie ta muzyka jesienna, polska muzyka, gdzie słyszymy polskie słowa, dla dzieci są niewątpliwym bodźcem. No i wtedy już tutaj zaobserwowałem, że zaczynają się piękne obrazy zaczynają powstawać. Piękne, kolorowe, widzę tutaj, już widzę swoje perełki takie, chociaż może na pewno wszyscy pięknie malują, ale już widzę, że tutaj doskonałe obrazy wspaniałych młodych artystów. Ciężko będzie wybrać i osądzić. No w tamtym roku bardzo się kłóciliśmy między sobą. To znaczy, że komisja miała trudny ogrzech do zgryzienia. Debatowaliśmy bardzo, bardzo długo, staraliśmy się być obiektywni i sprawiedliwi, a to bywa bardzo trudne. W tym roku jest więcej placówek i myślę, że zadanie będzie trudniejsze, ale damy radę.